Hej, z tej strony Dala. Przez prawie 20 lat uzbierałem kolekcję gier równo prawie 400 gram rozsianym na różnych platformach, takich jak Steam, Epic Games, Uplay, Origin, GOG czy nawet Blizzard, dawny Battle.net. Ale poza cyfrowymi wersjami gier, również pojawiają się wersje pudełkowe, wydane jako kolekcje klasyki czy zbierane wraz z magazynami CD Action. Zaczynając od numeru 234 dopiero. Podałem wiele liczb, ale pewnie zapytacie co w związku z tym. Już wam mówię, mimo tego ogromu produkcji i spędzenia setek godzin na graniu, jestem prawie pewien, że maksymalnie połowę z tych gier odpaliłem, a jeszcze mniejsza część z nich wciągnęła mnie na dłużej. Dlatego postanowiłem ograć moją bibliotekę i co tydzień ogrywać 5 gier w kolejności alfabetycznej, zaczynając od znaków specjalnych, przez liczby, a następnie formułą A do Z. Każda z tych gier dostanie ode mnie maksymalnie 3 godziny na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony, a następnie ja postaram odpisać się daną grę w 3 minuty. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. A no tak, jeszcze szybki disclaimer. Wszystkie gry będą omawiane dość szczegółowo, więc jeżeli nie chcesz zaspoilerować sobie początku tych gier, po prostu przewin dalej. Grę tę posiadam z darmowego rozdawnictwa na Epiku, zajmuje 8.63 GB i jest z gatunku horroru psychologicznego. Przynajmniej tak podpowiada Google. Stworzona została przez Bluebird Team, która jest polskim studiem tworzącym gry z siedzibą w Krakowie. Od razu po odpaleniu gry zauważyłem ciężką atmosferę w świecie cyberpunka i wszczepów. Budzimy się jako policjant KPD, a sama gra osadzona jest w Krakowie w Polsce. Grafika gry wzmaga poczucie niepewności i doskonale ukazuje brud cyberpunkowego świata po wojnie. Na samym początku zostałem zaskoczony sterowaniem opartym na ruchu myszki. Aby otworzyć drzwi musimy kliknąć lewy przycisk myszy i poruszyć myszkę do przodu, co wzmacnia poczucie imersji i wejścia w świat. Muszę się niestety przyznać, że osobiście nie jestem fanem gier w konwencji horroru, gdyż jestem zbyt sparaliżowany strachem, aby w nie grać. Dlatego przy pierwszym poważnym jumpscare wydałem z siebie wręcz agonalny krzyk i czułem, że serce stanęło mi na długą, jak mi się wtedy wydawało, chwilę. Było to ciekawe doznanie, gdyż skok ciśnienia, jaki doznałem, natychmiastowo mnie pobudził, ale wracając do fabuły. Po krótkim wprowadzeniu w sterowanie dostajemy tajemniczy telefon, prawdopodobnie od syna bohatera, a następnie udajemy się w miejsce, z którego dostaliśmy telefon. Znajdujemy tam bezgłowe ciało, przy czym wprowadzana jest mechanika wizji elektromagnetycznej oraz biowizji, pozwalającej znajdować tam poszczególne poszlaki. Gra posiada ciekawą minigierkę pozwalającą nam sterować ludzikiem w labiryncie. Przypomina w swojej prostocie gry przeglądarkowe, stworzone typowo do straszenia ludzi, gdyż po skupieniu się na prostocie minigierki i potem iż z 10 widocznych poziomów mogłem rozegrać tylko 2, wyszedłem z terminala, aby zobaczyć, że stoi ze mną Janusz. Serce budynku. Tak to był ten jumpscare, który poćwiartował moje serce. Mimo iż po odpaleniu tytułu uczułem się wciągnięty w to uniwersum, nie byłem w stanie grać dłużej niż godzinę ze względu na dosłowny paraliż podczas dalszej eksploracji po pierwszym większym przestraszeniu. Mimo wszystko uważam tę grę, a przynajmniej jej początek, za genialny i imersyjny, więc polecam ją każdemu, kto lubi klimat horroru oraz cyberpunka. Tak jak poprzednie tytuły, taki ten trafił do mnie za pośrednictwem dobroci Epika. Tym razem jest to gra epizodyczna, gdzie pierwszy z nich zajmuje 624 MB, a przejście go nie zajmuje dłużej niż godzinkę. 3 out of 10 jest grą przygodową z irracjonalnym humorem, który potrafi rozbawić. Historia pokazuje nam najgorsze w historii studio gier, które nigdy nie przekroczyło poziomu ocen powyżej 3 na 10. Dane nam jest grać z nową animatorką imieniem Midge. Gra podzielona jest na sceny, w których przekazywana jest nam historia, lub jesteśmy w stanie eksplorować, lub rozgrywamy minigierkę. Owe minigierki są esencją gameplayu w tej produkcji. Wszystkie z minigier, które rozegrałem, były na swój sposób unikotowe, lecz niekiedy toporne w swojej prostocie. Dużym dla mnie zaskoczeniem, na minus, była konieczność kliknięcia klawisza funkcyjnego, spacji, aby przejść do nieposiadającego fizycznych drzwi pomieszczenia. Ogólnie gra jest mega przyjemna, prosta i rozluźniająca. Jestem w stanie polecić ją osobom wielbiącym gry przygodowe, tak jak i casualowemu graczowi. Ta gra znalazła się w moim posiadaniu w ten sam sposób, co poprzednia poprzez darmowe rozdawnictwo Epika. Gra zajmuje 1.58 GB, jest z gatunku platformowego roguelike, stworzona przez indie studio Butter Staple Games. Produkcja ta oparta jest na schemacie przejdź planszę, zawodź z bossem, przejdź planszę. Poziom trudności, w szczególności ten oznaczony jako normalny, jest stosunkowo prosty, za to poziom najtrudniejszy, zwany Defiant, pozwala utrudniać sobie grę wedle uznania oraz potrafi stawić wyzwanie. Po każdej porażce możemy stać się silniejsi dzięki stałym ulepszeniom bądź kupnie przedmiotów na następny run. Podczas rozgrywki możemy natknąć się na tak zwane Glory Zone, dające nam możliwość zdobyć przedmioty dzięki szybkiemu pokonaniu 3 fal przeciwników.
Każdy boss ma swój mod przewodni, jeżeli chodzi o dobór przeciwników prowadzących do pokoju z bossem oraz różnych przeszkód jak wybuchające ost czy szarżujące pingwiny. W swoim posiadaniu mamy dwójkę bohaterów, Ninę i Ace'a. Nina atakująca z dystansu, niebieska wojowniczka oraz czerwony machający mieczem Ace. Niestety dużym minusem w moim odczuciu jest brak możliwości kierowania strzałów w górę lub dół u Niny. Gra posiada tryb multiplayer przez internet, jak i lokalny, co jest ważnym atutem w grach platformowych. W moim odczuciu gra jest przeciętna, nie wybijająca się przed szereg podobnych do siebie gier platformowych. Na mojej liście do ogrania jest wiele dużo lepszych produkcji platformowych. Ten tytuł stał się wiralowy na YouTube w 2015 roku, kiedy wychodził. Każdy wówczas chciał sprawdzić swoje siły w przetrwaniu po wybuchu jądrowym. Grę tę posiadam na Steamie, zajmuje ona 3,5 GB i stworzona została przez studio Robot Gentleman. Ciężko stwierdzić, jaki gatunek reprezentuje sobą ta produkcja. Najszybciej do głowy przychodzą gatunki takie jak casualowa gra survivalowa, ale nie jestem pewien, czy oddają one esencję tej produkcji. Prezentowana rozgrywka zawiera w sobie dwa etapy. Etap zbierania zasobów, na którym mamy tytułowe 60 sekund, niezależnie od poziomu trudności, jaki sobie wybierzemy, a następnie jesteśmy postawieni przed trudnościami przetrwania w bunkrze z ograniczonymi zasobami i trudnościami, jakie mogą nas spotkać po opadzie radioaktywnym, takimi jak brak wody pitnej czy jedzenia, bądź radioaktywne karaluchy w naszym koszu na śmieci. Poziomy trudności są trzy, nazwane od bomb atomowych: łatwy Little Boy, normalny Fatman oraz trudny Cerbomb. A z czasem, gdy kończą nam się niezbędne zapasy, jedynie nabiera rozpędów trudności, jaką prezentuje. Warstwa artystyczna gry jest przerysowana i specjalnie prześmieszniona, szczególnie w pozach, jakie obierają postacie, które zwariują. Dodatkowy tryb, jaki gra oferuje, są wyzwania. Mierzymy się w nich z owymi wyzwaniami, zbieranie zasobów podczas etapu zbierania. Gra ma swój koniec, jeżeli zdołamy do niej dotrzeć, i zawiera w sobie wiele godzin świetnej zabawy. Szczególnie poleciłbym ją dla osób nie mających dużo czasu w ciągu dnia. Dzisiejszą piątkę zamyka Abzu, którą, jak większość dzisiejszych gier, posiadam na Epiku. Gra zajmuje 4,4 GB i z dziełem Giant Squid Studios. Nazwałem ją dziełem nie bez powodu. Ta gra nie jest typowym Call of Duty czy innym Mario. Jest grą przygodową, a najlepszą grą, do której można ją porównać, jest Journey. Posiada ona bowiem zerowy poziom trudności, a on płynie z odczuć użytkownika, z przemyśleń, jakich możemy doznać, pływając cudownymi stworzeniami morskimi, oglądając przy tym zapierające w dech piersiach widoki. Akompaniuje nam cudowna muzyka zmieniająca swoje tempo, aby oddać odczucia bohaterki. No to może teraz kilka słów o mięsku gry. W niej budzimy się na środku oceanu, w stroju do nurkowania i instynktownie zaczynamy eksplorować nieznane wody. Po drodze odnajdujemy drony zakopane w dnie oceanu. Gdy takie drony odkopiemy, zaczyna towarzyszyć nam on przez naszą wędrówkę. Na swojej drodze napotkamy żywe prądy z płynącymi w nich masami morskich stworzeń, jak również ciemne morskie jaskinie z ruinami, które kiedyś zapewne były pełne życia. Poza starożytnymi ruinami spotkamy na swojej drodze statki czy śluzy wyglądające, jakby były z kosmosu. Historia gry ukształtowana nam jest przez środowisko, co tym bardziej wzmacnia nasze wsiąknięcie w przedstawiony nam świat. Gra na pewno nie jest dla wszystkich, gdyż nie jest do końca typem gry, który wszyscy znamy i kochany. Jest bardziej przeżyciem porównywalnym do wyprawy do muzeum, dlatego polecałbym ją osobom szukającym czegoś innego niż gry FPS czy platformówki. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji oraz komentarza. No i dajcie znać, czy chcecie kontynuację. Widzimy się za tydzień. Na razie.